Otwieram 36. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie podpisów radnych zamieszczonych na kartach do głosowania stwierdzam prawomocność obrad. W sesji bierze udział 21 radnych. Witam zastępców przewodniczącego Rady Miasta, pana Leonarda Boiwkę, pana Janusza Pasjaka. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego. W takim składzie jesteśmy tutaj na tej sali. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego informuję, że 36. sesję Rady Miasta zwołałem w trybie korespondencyjnym. Porządek obrad oraz materiały na sesję zostały dostarczone wszystkim radnym wraz z kartami do głosowania. Na wniosek burmistrza miasta wprowadzam do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/140/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Bartoszycach i zamieściłem to jako punkt 8f porządku obrad. Projekt uchwały wraz z kartą do głosowania został dostarczony radnym. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2 porządku obrad. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że protokoły z obrad 34 i 35 sesji Rady Miasta zostały przez Radę Miasta przyjęte. Punkt 3 porządku obrad. Na podstawie ważnych oddanych głosów stwierdzam, że informacja z działalności burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym została przyjęta do wiadomości. Punkt 4 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Bartoszyckiego Domu Kultury za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważno oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Bartoszyckiego Domu Kultury za 2020 rok została przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok została przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2020 rok zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Zespołu Administracyjnego Oświaty za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Zespołu Administracyjnego Oświaty za 2020 rok zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 20/131/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja do spraw samorządowych i bezpieczeństwa przyjęła sprawozdanie bez uwag.
Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 5/36/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 lutego 2019 w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie, przepraszam, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyce na lata 2019-2023. W 2020 roku otrzymali wszyscy radni. Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa przyjęła sprawozdanie bez uwag. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte do wiadomości. Punkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta Bartoszyce na lata 2019-2021. Za rok 2020 otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Radę Miasta przyjęte do wiadomości. Punkt 8a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/36. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Odczytam teraz opinię Komisji Programowej i Budżetu na temat zmian w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 75801, zmniejszenie dochodów o 129 415 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851, rozdział 85195, zwiększenie dochodów o 25 500 zł z tytułu finansowania przez budżet państwa organizacji szczepień na terenie miasta Bartoszyce komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 85215, zwiększenie o 54 540 zł dochodów z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 90002, zwiększenie dochodów o 1 000 000 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie i wywóz nieczystości. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 851, rozdział 85195, zwiększenie o 25 500 zł planu wydatków z przeznaczeniem na organizację szczepień na terenie miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 85215, zwiększenie o 54 540 zł planu wydatków na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 90002, zwiększenie o 1 000 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę wydatków za zagospodarowanie i wywóz nieczystości. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 901, rozdział 92105, przesunięcia między paragrafami i dostosowanie do potrzeb. Dział 926, rozdział 92695, przesunięcia między paragrafami i dostosowanie do potrzeb. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Opinia ta została wydana 23 marca 2021. Podpisała przewodnicząca komisji, pani radna Lucyna Jędryczka. Ja poproszę teraz wiceprzewodniczącego pana Jusza Pasjaka o odczytanie imiennych wyników głosowania. W wyniku głosowania korespondencyjnego radni zagłosowali w następujący sposób. Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basak Katarzyna, Bienda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard zagłosowali za przyjęciem uchwały. Zabłocka Elżbieta wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Dopowiem, że za uchwałą głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymała się od głosu jedna osoba.
Punkt 8b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 2/36. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Projekt tej uchwały jest konsekwencją zmian, które przed chwilą Rada Miasta przyjęła, zmian w budżecie. Proszę zatem również tutaj wiceprzewodniczącego pana Janusza Pasjaka o odczytanie imiennych wyników głosowania. W wyniku głosowania korespondencyjnego radni głosowali w następujący sposób. Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basa Katarzyna, Binięda Anna, Bojewko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard głosowali za przyjęciem uchwały. Zabłocka Elżbieta wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Na podstawie ważno oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 20 radnych, przeciw nikt, wstrzymało się od głosu jedna osoba. Punkt 8c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2021. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 3/36. Odczytam również tutaj opinię stosownej komisji, to jest Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Członkowie komisji po odbyciu zdalnej w dniu 18 marca 2021 oraz w dniu 22 marca 2021 po przeanalizowaniu zapisów w projekcie uchwały nr 3/36 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2021 postanowili, co następuje, rekomendować przyjęcie programu z uwagami. W tytule uchwały brakuje bezdomnymi oraz na podstawie prawnej odnoszącej się do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w artykule 11a brakuje ustęp 1. Program opieki określa cele i zadania w zakresie zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, edukowanie mieszkańców w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. Do zadań wynikających z programu należy zapewnienie odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki i miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku. Ponadto zgodnie z zapisami należy dążyć do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez dokarmianie w okresie od 1 listopada do 31 marca, jak również możliwe jest usypianie ślepych miotów na koszt gminy miejskiej w Bartoszycach. Program określa również możliwości poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Nadto z programu wynika obowiązek edukacji oraz promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. Za realizację programu odpowiada Urząd Miasta Bartoszyce oraz Straż Miejska. Całkowita kwota planowana na realizację zadań wynikających z programu to 64 tysiące złotych. Jako uzasadnienie proponujemy stworzenie oddzielnego dokumentu, sporządzenie schematu postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie gminy miejskiej Bartoszyce bezdomnych zwierząt gospodarskich, miejsc zgrupowania się kotów wolno żyjących bądź zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Oczekujemy, iż w schemacie, plakacie znajdą się takie informacje jak: kogo należy powiadomić, numer telefonu, w jakich godzinach, dniach tygodnia, tak by ograniczyć powody blokowania numeru alarmowego 112. Członkowie komisji wyrażają zaniepokojenie z powodu braku załącznika do projektu uchwały, opinii i oceny programu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz jednego ze stowarzyszeń mającym w zadaniach statutowych ochronę zwierząt. W związku z powyższym rekomendujemy przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2021 z wymienionymi sugestiami. Opinię podpisał przewodniczący Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa pan radny Karol Kapuściński. Pan burmistrz.
Pan burmistrz chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Panowie przewodniczący, szanowni radni, prawdopodobnie zebrani przed telewizorem, ewentualnie przed internetem, drodzy mieszkańcy miasta. Program nigdy nie był doskonały, nigdy nie będzie. Wiemy, jakie wątpliwości, jakie problemy nam się zdarzają na każdym kroku, jeżeli chodzi o próbę zapobiegania bezdomności. Ale ważne, żeby te próby były legalne i do takich prób zawsze dążymy i chcemy, żeby w taki sposób postępowano. Jak Państwo widzieli, w uzasadnieniu nawet nie jest poprawiona pewna kwota, bo w budżecie przyjęliśmy 54 tysiące na działania związane z bezdomnością zwierząt. Ja zdysponowałem zarządzeniem, bo takie możliwości mam, dodatkowe 10 tysięcy przeznaczone na zwiększenie sterylizacji kotek i kastrację kotów. Jest to związane z ostatnimi tematami, które są poruszane na Facebooku, związanym z wypowiedzeniem umowy dla jednego ze stowarzyszeń, jeżeli chodzi o użytkowanie budynku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Ja nie odniosę się do tego problemu, ponieważ ten problem, gdyby miał być omawiany, to musiałby być omawiany niestety u prokuratora lub w sądzie, więc nie pozwolę sobie na to. Drodzy Państwo, liczę na to, że te 10 tysięcy, które dorzuciliśmy na prośbę zresztą części radnych, którzy występowali w trakcie ostatniej sesji, w której nie miałem możliwości brania udziału, zwyczajnej oczywiście, na temat związany właśnie z bezdomnością, czy tak zwanym opiekowaniem się kotami, bo też bezdomność jest dość specyficzna, jeżeli chodzi o zwierzęta wolno żyjące. Tam była prośba, aby w jakikolwiek sposób zareagować. Odbyło się spotkanie w tym czasie w Urzędzie Miasta. Moi pracownicy uczestniczyli w tym spotkaniu, poinformowali, jakie są powody, że odstępujemy, nie odstępujemy. Umowa właściwie wygasła. A dlaczego nie przedłużamy tej umowy, jeżeli chodzi o ten budynek? I też wówczas jedna z radnych, pani przewodnicząca Katarzyna Basak, złożyła wniosek o możliwość zwiększenia kwoty na ten program. Ja zdecydowałem się w ten sposób pomóc. Inna z radnych, to też chciałbym powiedzieć, że to w formie może interpelacji SMS-owej, czyli przewodniczący nawet nie musiał o tym wiedzieć, poprosiła mnie o to, aby przedłużyć okres wyprowadzenia zwierząt z obecnego budynku i taką zgodę wydałem. Do 29 kwietnia jest możliwość pozostania jeszcze, ale mam nadzieję, że opróżniania tych zwierząt, przekazywania do adopcji czy w inne miejsca, ale raczej adopcyjne. Pozostałe zwierzęta, jeżeli nie trafią gdzieś pod czyjeś skrzydła, będziemy zmuszeni przewieźć do Bagienic, tam gdzie fizycznie zgodnie z prawem powinny znajdować się koty, jeżeli nie ma na terenie miasta schroniska, a takowego nie ma, bo takowe legalnie nie mogło tutaj tak naprawdę powstać. Chciałbym jeszcze się odnieść oczywiście do tematów związanych z informacją z komisji dotyczącą schematu. Schemat taki już jest przygotowany, jest w trakcie zatwierdzania i w najbliższym czasie, no, po przyjęciu tego programu i po opublikowaniu tego programu oczywiście, będzie do konsultacji z Komisją Rady Miasta, a później ogłoszony publicznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem tutaj do wypowiedzi pana burmistrza. Rzeczywiście w opinii tutaj, trochę chyba przez przeoczenie, jest takie zdanie, może nie do końca go wybrzmiało, albo już nie wiem, czy może nie do końca przeczytałem właściwie. Brzmi ono tak: całkowita kwota planowana na realizację zadań wynikających z programu to 64 tysiące złotych, ale w nawiasie jeszcze dodano, autor dodał, w uzasadnieniu jest 54 tysiące złotych, także w opinii to wybrzmiało. Być może nie przeczytałem. Dobrze. Poproszę teraz również pana wiceprzewodniczącego, pana Janusza Pasjaka, o odczytanie imiennych wyników głosowania tegoż projektu uchwały oznaczonego numerem 3/36. W wyniku głosowania korespondencyjnego radni zagłosowali w następujący sposób. Adamczyk Joanna zagłosowała za przyjęciem uchwały, a Zarewicz Tadeusz wstrzymał się. Baranowska Grażyna, Basa Katarzyna zagłosowały za przyjęciem uchwały. Winięda Anna wstrzymała się od przyjęcia uchwały. Boiwko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław zagłosowali za przyjęciem uchwały. Duda Krystyna wstrzymała się od przyjęcia uchwały. Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa zagłosowały za przyjęciem uchwały. Kapuściński Karol wstrzymał się od przyjęcia uchwały. Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta,
Pasjak Janusz zagłosowali za przyjęciem uchwały. Pisarska Ewa wstrzymała się od przyjęcia uchwały. Puszko Jarosław, Starzyński Ryszard zagłosowali za przyjęciem uchwały. Zabłocka Elżbieta wstrzymała się od przyjęcia uchwały. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 6 radnych, 6. Punkt 8d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bisztynek dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Jest to projekt oznaczony numerem 4/36. Ten projekt również otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i tęże opinię odczytam w tej chwili. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bisztynek dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. W związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach dysponuje możliwościami przygotowywania posiłków także dla osób korzystających z wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku, projekt uchwały ma na celu unormowanie i usystematyzowanie zasad zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie osób bezdomnych korzystających ze schroniska dla osób bezdomnych. Konieczność przestrzegania tzw. właściwości miejscowej wymusza zawarcie porozumienia tak, aby organ właściwy, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, mógł wydawać decyzje administracyjne, realizatorem których pozostawać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Zapewnienie posiłku związane będzie z ponoszeniem przez gminę Bisztynek kosztów jego przygotowania. Ich wysokość określona została w sposób umożliwiający pełną refundację poniesionych wydatków. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny opiniuje uchwałę nr 4/36 pozytywnie. W opiniowaniu wzięło udział 6 członków komisji. Za opinią pozytywną było 6 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Opinię podpisała przewodnicząca Komisji Rady Miasta Bartoszyce, pani Ewa Kapusto. Poproszę pana Janusza Pasjaka również o odczytanie. W wyniku głosowania korespondencyjnego radni zagłosowali w następujący sposób. Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basa Katarzyna, Binięda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Starzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Na podstawie ważno oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/140/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Bartoszycach. Ten projekt otrzymali wszyscy radni. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Ja tutaj tylko dopowiem, że ten projekt uchwały jest niejako pokłosiem pisma, które to pismo zostało wysłane przez użytkowników targowiska miejskiego, kupców tam sprzedających, handlujących, z prośbą o zmianę godzin otwarcia tegoż obiektu. Burmistrz miasta w swojej uchwale przychylił się do prośby tych osób i dlatego w tej chwili ta uchwała jest procedowana. I poproszę również tutaj pana wiceprzewodniczącego Janusza Pasjaka o odczytanie imiennych wyników głosowania tegoż projektu. W wyniku głosowania korespondencyjnego radni zagłosowali w następujący sposób. Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basa Katarzyna, Mienda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Starzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Wszyscy radni zagłosowali za
przyjęciem uchwały. Tak jest. I tym samym stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta jednogłośnie. Punkt 9 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym radna Elżbieta Zabłocka zgłosiła interpelację w sprawie nieprzedłużenia umowy użyczenia budynku dla Fundacji Niechcianych Zwierząt. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Punkt 10 porządku obrad. Informuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Pismo o rozważenie możliwości wzięcia udziału w zakupie sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w ramach sponsoringu za połączone środki z programu modernizacji policji oraz środki samorządów w systemie 50 na 50. Komisja Programowa i Budżetu negatywnie zaopiniowała prośbę policji. W sprawie budynku dla Fundacji Niechcianych Zwierząt skierowałem to pismo do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Pismo dotyczące podjęcia uchwały w sprawie deklaracji solidarności z osobami LGBT skierowałem do Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Rodziny. W związku z nim wyczerpaliśmy w ten sposób porządek obrad, ale nim zamknę dzisiejsze obrady, chciałbym Państwu z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom naszego miasta złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia niezłomnej wiary w lepsze jutro, dużo optymizmu na każdy dzień oraz jak najszybszego powrotu do normalności. Głęboko wierzę, że to trudne dla wszystkich doświadczenie niedługo minie, czego wszystkim Państwu i sobie życzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 36. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.